Konkurs na ćmielowską zupę został zorganizowany po raz pierwszy. Swoje umiejętności kulinarne zaprezentowały brzustowskie czarodziejski z Brzustowej, koło gospodyń wiejskich Sabat z Wojnowic, piaskowe babki z piasków brzustowskich oraz koła gospodyń wiejskich z Bory, Podgórza i Grójca. Mamy taką typową zupę ćmielowską z kurkami i z soczewicą czerwoną. To był taki pomysł połączenia troszeczkę nowoczesności z tradycją, a mianowicie nowoczesność, czyli trend taki wegetariański. Soczewica i oczywiście ćmielowskie kurki z ćmielowskiego lasu. Inne gospodynie postawiły na klasyczne smaki. Prezentowałyśmy zupę pomidorową. Z naturalnych pomidorów również makaron jest ręcznie robiony z jajek, że tak powiem, i mąki również regionalnej. Chcemy do konkursu zupę właśnie krem z dyni, taką lekko pikantną, z właśnie z naszych dyni, z naszych hodowli też, z grzankami i palonymi ziarenkami słonecznika. Nie brakowało też zupy opartej na tradycyjnej recepturze. Zupa opiera się na mięsie karkówce i cebuli. To jest podstawa. To mięsko się wysmaża z tą cebulką, a później się jedzie z koszykiem do ogródka i bierze się wszystko, co jest. Paprykę, marchewkę, wszystkie warzywa, pietruszkę. No i to się pomalutku wszystko gotuje. Pomidorki też się obiera ze skórki, smaży, dodaje się do tego. No i taka zupka wychodzi. Komisja oceniająca potrawy miała nie lada wyzwanie. Każda była smaczna, ugotowana na bazie naturalnych składników i z powodzeniem mogła zdobyć tytuł ćmielowskiej zupy. Ale trzeba było wybrać tę jedyną. Mieliśmy zupę grzybową, mieliśmy zupę szczawiową, pomidorową, zalewajkę. Wygrała grzybowa i od niedzielszego wiemy, że ćmielowską zupą jest zupa grzybowa. A w czym tkwi sekret tradycyjnej ćmielowskiej zupy? Jest zupa z grzybów zbieranych tutaj w naszych okolicznych lasach. Są to prawdziwki. Oczywiście do tego kasza gryczana. Wiadomo, na swojskim mięsku, na kaczuszce, dlatego jest taka smaczna. To jest przepis wymyślony wspólnie, można powiedzieć, bo każda dołożyła coś od siebie. Podanie tej zupy też było dość oryginalne, bo zupa była podana z kaszą, jak koleżanka wspomniała, z łyżeczką śmietany i posypana natką pietruszki. Już we wrześniu smak ćmielowskiej zupy poznają uczestnicy festiwalu kół gospodyń wiejskich w Tokarni.